Cześć, siemanko, dzień dobry, witam was ponownie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy poniedziałek, 25 października, godzinkę 11.00. No i za godzinkę mam załadunek, czyli o godzinie 12.00. No i naprawdę weekend totalnie super, ponieważ miałem do przejechania tylko na weekend 380 km tego podlotu tutaj do załadunku. No to co to jest na 3 dni? Więc naprawdę odpoczęte, wszystko zrobione tak jak być powinno. Dzisiaj załadunek o tej 12, więc też fajnie, no bo człowiek wstał na spokojnie, wykąpał się, przygotował sobie jedzenie na drogę, zrobił sobie jedzenie, w sensie śniadanie, no i jest naprawdę totalny light. No ale za to kurs też będzie dosyć taki wymagający, ponieważ jutro o godzinie 9 naszego polskiego czasu mam zrzutkę w Anglii i do przejechania mam 960 parę kilometrów. No to by się wydawało, nawet normalnie na 21 godzin te 960 km, no ale niestety do tego dochodzi prom, gdzie na promie się traci mnóstwo czasu na czekanie, potem trzeba oczywiście przepłynąć, zanim się zjedzie z promu i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej wszystko wiecie, jak to wygląda. W każdym bądź razie to zabiera mnóstwo czasu, no i ten grafik się już robi bardziej napięty niż taki w miarę normalny. No ale to nie ma co tutaj narzekać, bo może będzie tak, że po prostu wjadę do portu, wjadę na prom, przepłynę, zjadę i naprawdę nie będzie tragedii. W każdym bądź razie już przygotowany na trasę, nastawiony psychicznie, wyspany, wypoczęty. Do tego zrobione kanapeczki, również zrobiona sałateczka. No i tak właśnie sobie wszystko przygotowałem, żeby się zbytnio nie zatrzymywać, tylko gdzieś tam po drodze sobie skonsumować to wszystko, żeby jak najmniej czasu stracić tutaj na posiłki, a po prostu dojechać tutaj w miarę o czasie. Ale jak to wszystko wyjdzie, to czas pokaże. Ja na razie muszę umyć jeszcze sobie tutaj szyby, lusterka, bo wyglądają paskudnie. No a zawsze lepiej się jedzie, jak to jest przejrzyście. Zresztą wy też wtedy lepiej będziecie wszystko widzieli. W każdym bądź razie, do usłyszenia później. Jakiś czas temu załadowany, to tak jak widzicie pierwszy koreczek już tam delikatnie trafiłem, na szczęście się wszystko ruszyło, póki co, co prawda jest ciasno, ale to jedzie. Pogoda fajna, słoneczko świeci, dosyć ciepło, bo 15 stopni, no to jak na koniec października jest naprawdę fajna pogoda. Mam nadzieję, że wam ten wiatr tutaj teraz nie będzie przeszkadzał podczas tego jak mówię, bo naprawdę trochę tutaj wieje. W każdym bądź razie no, grafik jest napięty, bo mamy jeszcze, chwila, bo mi to słońce przeszkadza, 950 km do celu. Dojazd, nawigacja pokazuje na około 2 w nocy czasu angielskiego. No mam nadzieję, że te 3-4 godzinki sobie pośpię przed rozładunkiem. Jeszcze coś tam uczknę snu na promie, czy tam w oczekiwaniu na prom, więc też nie powinno być tragedii. No ale cóż, no takie kursy też muszą być. Od tego jest bus, żeby jechał więcej, szybciej jak ciężarówka. No te godziny pracy, wiadomo, są nieregularne. No na pewno sobie też nie można pozwolić na to, żeby były totalnie nieregularne, tylko też właśnie trzeba tak spać, żeby mieć siłę, żeby jechać i mieć siłę na to właśnie, żeby się nigdzie nie rozbić przez to, że się człowiekowi chce spać. Na pewno trzeba znać swoje granice wytrzymałości, jeśli chodzi o ten czas, kiedy nie śpimy i tak dalej. No tak jak ja wam mówię, no nie mam pretensji o ten kurs, bo był czas na odpoczęcie.
Był czas na wyspanie się, był czas na przygotowanie się. No i też właśnie jestem przygotowany w postaci jedzenia, że nie będę musiał się zatrzymywać robić tego jedzenia. Dlatego to ma jeszcze ręce i nogi, żeby jechać. Wiadomo, jak już będzie tragedia, trzeba zjechać, przespać się chociaż trochę i dopiero ruszyć dalej. Ale na razie nie ma co gdybać, idziemy cały czas przed siebie. Jeszcze jestem w Niemczech. No, jak z Niemiec wyjadę, już powinno pójść w miarę z górki. W Belgii będzie jeszcze Bruksela do minięcia i tam się delikatnie może przykorkować, ale moje takie wspomnienia, że tak powiem, właśnie z tym miastem w Belgii, z Brukselą, nie są jakoś takie negatywne, jeśli chodzi o korki. Zawsze coś tam się przykorkuje, ale mimo wszystko to jedzie. Ale to też czas pokaże, jak będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Liczę tylko na wyjazd bezproblemowy z Niemiec. No nic, jadę cały czas przed siebie. Zobaczymy, co tam dalej wyjdzie z tej drogi. Jak się uda pojechać, jak się uda odpocząć. Czas pokaże. Holendersko-niemiecka minięta, jestem już w Holandii. No i powiem wam, tutaj nic nie zapraszając, jeśli chodzi o dalszą część drogi, ale w Niemczech naprawdę dobrze się jechało. Były co prawda zwężki, lekko trzeba było zwolnić, trochę na chwilkę przystanąć, ale tak naprawdę tych korków nie było i jestem pod wrażeniem. Tutaj w Holandii już raczej nie powinno być korków, chociaż wszystko się może zdarzyć, ale w Holandii bardzo rzadko się w korkach stoi. No a potem w Belgii, już w okolicach Brukseli, no to nie powinno być korków, bo już będzie ta godzina, że raczej wszyscy będą w domach. Chyba że też coś się wydarzy, oby nie, odpukać w niemalowane. Powinno być dobrze, więc do promu powinno pójść z górki. Ale w Anglii już może być troszkę gorzej, z tego względu, że w nocy zamykają autostrady. Jeszcze zobaczymy, o której dopłynę do tej Anglii. Ale jeśli chodzi o jazdę nocną po Anglii, przynajmniej tutaj do Londynu, to nienawidzę tego, bo często są odcinki autostrad pozamykane, bo oni sobie coś tam, jakieś delikatne remonty wykonują i trzeba to wszystko objeżdżać, przez co wydłuża się droga, wydłuża się czas dojazdu, z tego względu, że no nie tylko ja objeżdżam tą autostradę, ale również ciężarówki. Wiadomo, ta ciężarówka często jedzie dużo wolniej, no i nie idzie też wyprzedzić w Anglii, no to trzeba być troszkę wariatem, żeby wyprzedzać gdzieś. Ja się zawsze boję wykonywać ten manewr tam, no jednak to jest druga strona i wyprzedzając, ja nie widzę z prawej strony, czy tam coś jedzie, czy nie jedzie, dlatego wolę jechać wolniej, a żyć, że tak powiem. Ale nic, no nie ma co gdybać, wszystko czas pokaże. Mam nadzieję, że w nocy, no bo jednak w nocy będę wjeżdżał do portu, no to ten ruch jednak będzie dużo mniejszy niż w ciągu dnia i nie będę jakoś bardzo długo czekał na ten prom. Ale to wszystko jest przede mną, zobaczymy, jak wyjdzie. A na razie jadę cały czas przed siebie, no słoneczko zaszło, w sumie jest tak pochmurno, więc przestało mnie razić po oczach, ale zaraz się zrobi ciemno i też już będzie troszkę gorzej, bo jednak jak jest ciemno, no to te oczy dużo bardziej się męczą, ale też będzie zaraz Belgia, a Belgia jest niemalże cała oświetlona na autostradzie, więc to też jest duże udogodnienie. Spojrzałem, bo nie patrzyłem w ogóle na mapę, na nawigację, jak mnie tam prowadzi. Po prostu sobie nie przeanalizowałem, że jadę od góry Niemiec i nie będę jechał przez Brukselę, tylko przez Antwerpię, czyli przez dużo gorsze miasto, jeśli chodzi o korki. No i mam nadzieję, że ta godzinka 18:30, która jest teraz,
to jest odpowiednia godzinka dla tego miasta, że już tych korków nie będzie i że przelecę sobie bezproblemowo, nic mnie tam złego, że tak powiem, nie spotka i będzie naprawdę spoko. No ale to czas pokaże, zostało mi jakieś 30 km do Antwerpii i się o wszystkim przekonam. No mam nadzieję, że nic tam nie będzie z tego względu, że jest 628 km do celu, 40 km promu. Godzinka taka poglądowa, bo to nie jest żadna godzina stała, na którą będę, to jest druga 40 według nawigacji. No i zaraz się przekonam, jak to będzie z tą Antwerpią o tej porze. Jestem przy końcóweczce Belgii, zjechałem teraz sobie zatankować. Jeszcze naleję sobie wody do baniaków, żeby mieć już na wszelki wypadek. W każdym bądź razie cała droga przechodzi na razie bez zarzutów. No i do promu już tam niedaleko zostało, więc również dalej będzie raczej bez zarzutów. No i zobaczymy, co będzie z tym promem, co wyjdzie z tą Anglią, czy będą dalej autostrady pozamykane w nocy, czy ja już będę jednak nad ranem, gdzie te autostrady będą otwarte. To po prostu się wszystko okaże. A na razie muszę szybko tankować, nalać wodę i gnać dalej, bo do celu 497 km. Mamy godzinkę 20, dojazd na 2:33 czasu angielskiego, pokazuje nawigacja. No i sobie kurczę wody i nie nabiorę do baniaków. No jestem już w porcie, no i taka lekka kolejeczka jest, bym powiedział. No nie wiadomo, ile mi to tutaj zajmie. No mamy godzinkę 21:25, do celu 397 km, czyli jak zjadę z promu, to będzie około 350-360 jeszcze do przyjechania. Więc będzie co robić. Zobaczymy, o której dostanę ten bilecik na prom. A na razie trzeba się coś tutaj poogarniać i cierpliwie czekać. Przede mną została już tutaj ostatnia kontrola celna angielska. No, bilecik mam na 23:35, także za godzinkę będzie prom. Równo godzinkę sobie stałem w tych wszystkich kolejkach, więc jeszcze nie jest źle. Jakoś dojadę, no co prawda coś tam na promie sobie pośpię, nie za dużo, ale też przed rozładunkiem też mogę nie za dużo już pospać, bo nawigacja w tej chwili pokazuje dojazd na 3:32, dodać godzinkę jeszcze oczekiwania na prom, jakieś półtorej godzinki łącznie dodać, no to w takim razie wyjdzie, że będę na około 5:00, czyli no, ze 3 godzinki może mi się uda tam pospać. Ale to zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, bo tu jeszcze mogą być te drogi w Anglii pozamykane, więc może nie być za ciekawie. No a odezwę się już po zjeździe z promu.
No zjechałem sobie już na parking, bo już słabo się czułem. Dlatego trochę się prześpię i pojadę dalej. Do celu mi zostało 135 km. Mamy godzinkę 3:00 czasu tutaj angielskiego i 4:00 naszego polskiego. Więc na dzisiaj to będzie tyle ode mnie. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i standardowo zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktor dotyczący pracy na busie, czy jakieś inne tam moje tutaj wypociny będziecie mieli na wyciągnięcie ręki. Również standardowo Was zapraszam do obserwacji mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie nie gdzie indziej jak w opisie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Jeszcze jednak nie kończymy tego odcinka, bo muszę Wam opowiedzieć, co ja tutaj najlepszego odwaliłem. Jadąc do tego miejsca docelowego, mało spałem, dużo jechałem, nie zatrzymywałem się na jedzenie, bo sobie jedzenie zrobiłem, tak jak widzieliście, słyszeliście, na cały dzień. No i ten odcinek, gdzie skończyliśmy, tam poszedłem spać, miałem przespać sobie 2 godzinki, przespałem sobie 3 godzinki, jeszcze się wkurzyłem, że zaspałem, bo budziki wyłączyłem, poszedłem dalej spać. No i jadę dalej, już dojeżdżam tutaj do punktu docelowego, dokładnie mi zostało 20 km i dyspozytorka do mnie pisze taką wiadomość: Kasper, czy ty wiesz, że masz jutro rozładunek? A ja mówię, kurczę, no po prostu masakra, człowiek źle spojrzał, sobie coś ubzdurał i nawet tego nie sprawdził, no kurde, no tyle czasu jechałem. No ale teraz będę miał 24 godziny ponad odpoczynku, więc nie jest źle. No ale kurde, no zupełnie inaczej można było to pojechać. Na spokojnie wszystko. Nie musiałem nawet wczoraj promem płynąć, tylko bym sobie dzisiaj popłynął tym promem i na spokojnie dojechał. I takie kwiatki. Jeszcze po drodze nerwy, bo też autostrady w niektórych częściach pozamykane trzeba było objeżdżać. No i... O rany, masz babo placek jak chciałeś, kurde, i masakra. Więc teraz ja sobie biorę te 24 godziny odpoczynku. Wam jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.